Piotrowicach nad Stawem wędkowali mali, duzi, dziewczynki, dorosłe panie. Słowem, udana impreza, trzecie zawody wędkarskie i prezes Stowarzyszenia Złoty Karp. Dzień dobry. Zorganizowaliśmy takie zawody wędkarskie jak co roku, ale dzisiaj taki był już szczytny cel, bo wędkowaliśmy dla małego Filipka, mieszkańca naszej wsi, którego los nie oszczędził i no po prostu chcieliśmy pomóc. Jak mogliśmy, tak zorganizowaliśmy. Bardzo fajnie wszystko wyszło. Goście dopisali, pogoda dopisała, ryby były. Wszystko było na tak i było bardzo, bardzo miło. Wszystko fajnie się zakończyło i... Co tu jeszcze mogę dodać? No. Przygotowaliście również bogatą ofertę. Tak. Dzisiaj dzieci się nie nudziły. Tak, pomogli nam tutaj właśnie panie z naszej wioski, ze szkoły. No, była też pajda z chlebem, było ciasto. Wiadomo, w sztycznym celu, no to jak to się mówi, ludzie się skrzyknęli i fajnie to wyszło, nie? Że można było czymś obdarować tych gości przybyłych tutaj. Rybki to wasza pasja. Dzisiaj też sporo nagród. Sponsorzy nie zawiedli. Nie, powiem, że szczerze, że bardzo dużo osób się do nas zgłosiło i pomogło nam. W szczególności nam pomogła gmina Męcinka, bo ufundowała nagrody o wartości 3000 zł i to bardzo fajne nagrody. To też mogło przyciągnąć tak wielu zawodników, bo wiadomo, jak są nagrody fajne, no to i zawodnicy przyjechali. Z całej gminy byli zawodnicy. Z Męcinki, ze Stanisławowa, z Chemca, z różnych, nawet z Jawora byli też zawodnicy. No, no i od nas z wioski, z Piotrowic. Najmłodszego zawodnika. Najmłodszy zawodnik, najmłodszym zawodnikiem zawodów został Dawid Wachowski. Ciebie donosił. Proszę bardzo. Gratuluję. A medal. Pierwsze miejsce w kategorii junior zajął Marcel Januszek. I główną nagrodę łódkę przekazujemy zwycięzcy. Gratulacje. Dziękuję. Bardzo serdeczne gratulacje. Proszę zdradzić receptę na sukces. No jaka była przynęta, jak się łowiło? Dobrze się łowiło, a przynęta to czerwone robaki. Powiedz, często spędzasz czas nad wodą? Tak. W ogóle skąd u ciebie taka pasja i skąd pomysł na wędkowanie? Pasja po tacie zachęcił mnie do wędkowania. Pani najgłośniej klaskała chyba babcia. Tak. Dumna babcia, dopingowaliście? Na pewno. Druga babcia dopingowała? Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo. Zadowolona jestem, mam satysfakcję. Takiego mam młodego wędkarza. Kiedyś był syn, teraz jest wnuczek. Dziękuję bardzo. Pierwsze miejsce w kategorii senior zajął Sylwester Połoński. Sylwester, zapraszamy. Sylwester, dodamy tylko, że łowi tu już od 3 dni. Sylwester, nagroda. Proszę bardzo. Dzięki bardzo. Dziękujemy. To też. Zapewne nie było pana pierwsze wędkowanie. Pan już sporo czasu spędza nad wodą. Tak. Jestem bardzo dobrym wędkarzem i sprawdziło się to tutaj na zawodach. Czy zdradzi pan receptę na sukces, to czy, czym pan tam zanęcał? Każdy wędkarz ma swoje sekrety i nie może ich zdradzić. I to jest to właśnie. Jaki wynik dzisiaj? No, prawie 3 kilo. Prawie 3 kilo. Spodziewał się pan takiego połowu? No, właśnie nie. Dziękujemy panu bardzo za to, że pan tak nam wspomógł tą imprezę, że ufundował pan z gminą Męcinka te wszystkie nagrody i wszyscy zadowoleni, tak myślę, że są i bardzo panu dziękujemy. Fajnie. Ja się cieszę, że mamy w Piotrowicach takie osoby jak ty Kamil, tutaj chłopaków sprzęgłeś, zrobiliście fajne stowarzyszenie, robicie fajne rzeczy, zadbaliście o ten staw. Dla mnie to całkiem oczywiste, że jeżeli przychodzą ludzie, którzy chcieliby coś dla innych robić, no to powinno im się pomagać, powinno się ich wspierać i ta dotacja, która została przeznaczona na wasz klub i tak pięknie spożytkowana dzisiaj na tej imprezie, świadczy
tylko o tym, że to były dobrze zagospodarowane pieniążki, które mieszkańcy za moim pośrednictwem przekazali tobie, a wy zrobiliście z tego fajną imprezę. Miło było popatrzeć, że tak wielu mieszkańców Piotrowic skorzystało z tej oferty i spędziło te popołudnie dzisiaj tutaj właśnie przy parku w Piotrowicach. Jeszcze raz dziękuję za to. Dziękuję bardzo. I gratuluję, bo naprawdę impreza była na bardzo fajnym, wysokim poziomie. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że za rok się spotkamy na 100% i znowu zorganizujemy jakąś fajną imprezę. Możesz na nas liczyć. Wszystkiego dobrego. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Mamy nadzieję, że wszystko się podobało i że ta frekwencja, dzięki temu jak to zostało zorganizowane, że taka frekwencja była i że będzie z roku na rok jeszcze coraz lepiej. Do zobaczenia za rok. Dziękuję bardzo, do zobaczenia i zapraszam za rok.